Udanego roku i realizacji ambitnych planów życzył prezydent Skarżyska uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czasie oficjalnej inauguracji kolejnego roku akademickiego w naszym mieście. Na zajęcia zapisało się ponad 300 osób. Uroczysta inauguracja kolejnego, dziewiątego już roku akademickiego w Skarżyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyła się w środę w Miejskim Centrum Kultury. Miejskie Centrum Kultury jest dla seniorów nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także integracji. Uniwersytet to świątynia wiedzy, a wy jesteście tutaj po to, by tę wiedzę zgłębiać, rozwijać i przekazywać dalej, mówiła witając zebranych gości Katarzyna Brzezińska-Woźniak, prezes Stowarzyszenia Trzeciego Wieku Aktywni. Październik na kartach kalendarza, a więc czas na inaugurację nowego roku akademickiego na uczelniach wyższych, ale i na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Drodzy przyjaciele, słuchacze Uniwersytetu, to właśnie dzisiaj, drodzy członkowie Uniwersytetu, jest wasze święto, czyli początek roku akademickiego. Szanowni Państwo, to co nowe, co niezmienne, dopiero przed wami. Nowe twarze, nowe przyjaźnie, nowi ludzie, których spotkamy. Tak, to dopiero wszystko przed wami. Z życzeniami, by nowy rok akademicki obfitował w nowe doświadczenia, do uczestników Uniwersytetu zwrócił się także prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Jesteście Państwo dowodem na to, że aktywnym i energicznym można być w każdym wieku, podkreślał prezydent. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być dzisiaj z Państwem w tym ważnym dniu. Jesteście Państwo dla mnie najlepszym dowodem, że tak naprawdę edukować można się przez całe życie. Jesteście także dowodem na to, że aktywnym, energicznym można być tak naprawdę w każdym wieku. Ja nie ukrywam, że tak naprawdę myśląc dzisiaj rano o tym spotkaniu z Państwem, podjąłem decyzję o tym, aby wyjść, tak myślę, naprzeciw Państwa oczekiwaniom i w naszym mieście uruchomić kartę seniora. Będzie ona wiązała się z pewnymi przywilejami dla Państwa, ale o tym myślę, porozmawiamy sobie w przyszłości. Moi urzędnicy już nad tym rozwiązaniem pracują. Podobne rozwiązania zostały wdrożone już przez marszałka w skali regionu, także w innych miastach. Myślę, że to dobre rozwiązanie i także potrzebne w Skarżysku. Natomiast korzystając z tej okazji, była tutaj propozycja, że tak powiem, od audytorium, żebym otworzył jeszcze raz, więc pozwolę sobie to zrobić. Nowy rok akademicki uważam oficjalnie za otwarty, a Państwu życzę mi wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przed uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku kolejny rok pełen ciekawych zajęć, m.in. informatycznych, językowych, ruchowych, spotkań i wycieczek, a więc wiele okazji do samorealizacji, zdobywania nowych doświadczeń, integracji. W czasie spotkania inaugurującego kolejny rok akademicki przed zebranymi zaprezentowały się zespoły działające przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, D55 oraz Perły z Lamusa. Wystąpiła także Aleksandra Woźniak. Popatrzmy na fragmenty. Żyjmy pełnym życiem.